Pani zdaniem te manifestacje przyniosą jakieś dobre skutki? Nie mam pojęcia, czy przyniosą skutki, ale chciałabym, żeby jednak skutek odniosły, żeby po prostu partia rządząca zobaczyła, że wielu ludzi protestuje przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. Przeciwko łamaniu konstytucji tak naprawdę, uciszaniu sędziów, tak nie wolno robić. Nie może jeden prezes rządzić całą Polską i wydawać wyroki według swojego uznania. Przyjechałem tutaj dlatego, żeby zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce w tej chwili, przeciwko próbom uchwalenia ustawy kagańcowej, która ma represjonować sędziów. Jeżeli teraz sędziów, to za chwilę prokuratorów, potem adwokatów, potem każdego obywatela, a potem już nie będzie miał kto protestować po prostu. Jak pan myśli, manifestacje te nasze w Polsce dadzą coś dobrego? Przyniosą jakieś dobre skutki? Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Dziękuję panu. Uważam, że to, co się dzieje, to wymaga obecności i udziału, nie tylko sędziów. Wątpię, żeby obecna władza odpuściła. Żałuję tylko, to znaczy mówiłem tutaj koleżance, że we właściwym czasie Komisja Europejska, kiedy tutaj robiono to, co robiono z Trybunałem Konstytucyjnym, nie reagowała, mogła i powinna, bo była i Komisja Wenecka i widać było, co się dzieje i w jakim kierunku to zmierza. Na ogół jestem optymistą, ale nie wierzę w to władzę. Nie wierzę, że ona się zmieni. Ja chciałbym poprosić czwartą władzę o pomoc, o przesłanie dalej w kraj, że ta władza, która teraz jest, poprzedniej zarzucała ośmiorniczki, a teraz sami ośmiornicą żerają naszą Polskę. Chciałbym, żeby to przesłanie poszło na cały kraj, że my nie chcemy mafii, nie chcemy ośmiornicy w sądach. Już partie raz rządziły sądami. Tamten ustrój minął. My chcemy mieć normalną Polskę dla dzieci, dla wnuków. Dziękuję wam, pani. No właśnie podobnie, żeby nasze wnuki nie musiały szukać lepszego miejsca na ziemi, bo to jest nasza ojczyzna. I zależy mi bardzo, żeby było uczciwie, sprawiedliwie, żeby nie byli ludzie na siebie napuszczani, żeby nie byli zaszczuwani. Po prostu boli mnie serce, jak widzę, co się dzieje. Nie można zakneblować ust ludziom. Jak mądrzy pani myśli, ludzie. Manifestacje? Takie manifestacje dadzą nam dobre uważam, skutki? Że tak. Uważam, że tak. I tyle, że dobrze by było, żeby jeszcze były bardziej nagłośnione. Oczywiście było to w TVN-ie. Kto ogląda ten program, to wie. Natomiast dobrze by było, żeby jeszcze jakieś lokalne informacje były. Myślę, że wiele osób by przyszło. Jeszcze by więcej przyszło. Zgadzam się z moimi przedmówcami. Jesteśmy razem, sąsiadami. Tak. Jesteśmy razem. Dziękuję. Chciałbym państwu gorąco w imieniu sędziów podziękować, że jesteście państwo tutaj tak licznie dzisiaj z nami. Chcę powiedzieć, że okazja no jest może i smutna. Z drugiej strony mamy w tym roku też stulecie sądu. W tym roku nasz sąd okręgowy skończył 100 lat. Oficjalnej uroczystości nie było, ale myślę, że gdyby sąd był człowiekiem, lepszego prezentu niż wasza obecność tutaj, nie mógłby się spodziewać. Jesteśmy tutaj przed sądem, a nie w środku, dlatego, że sąd to nie budynek, proszę państwa, sąd to ludzie. Sąd to sędziowie, sąd to wy, sąd to my. Dziękuję jeszcze raz państwu w imieniu sędziów, że jesteście tutaj z nami. Chciałbym też, jako że reprezentuję dzisiaj współorganizatora wszystkich tych spotkań w całej Polsce, czyli jednego ze współorganizatorów, mówię o Stowarzyszeniu Sędziów TEMIS. Chciałbym odczytać fragmenty z wczorajszego listu otwartego pani pierwszej prezes. Minęło 38 lat i oto dokładnie 13 grudnia 2019 roku opinia publiczna została poinformowana o złożeniu przez grupę posłów projektu ustawy, którą można nazwać tylko w jeden sposób. O likwidacji niezależnej władzy sądowniczej. Jest tam wszystko. Zakaz korzystania przez sędziów z wolności słowa, ustanowienie mechanizmu inwigilacji, drastyczne ograniczenie prawa do posiadania profili w portalach społecznościowych, rozwinięcie katalogu przewinień dyscyplinarnych, które ubrano w najbardziej nieostre z możliwych słów, próbę rozstrzygania ustawą ważności sędziowskich aktów powołania, wszak należących do prerogatyw prezydenckich, a nie uprawnień Sejmu. Przede wszystkim jednak znajdziemy w nim zakaz stosowania prawa.
Proszę Państwa, nie ma wolnych obywateli bez niezależnych sądów i niezawisłych sędziów. Nie ma również uczciwego, demokratycznego państwa bez rzetelnej debaty parlamentarnej. To nie sędziowie niszczą i anarchizują państwo polskie. To władza polityczna odpowiada za zniszczenie Trybunału Konstytucyjnego. Dwukrotnie podejmowała również tak zwaną reformę Sądu Najwyższego, usiłując z naruszeniem konstytucji i prawa międzynarodowego usunąć jego sędziów i organy, a kiedy to się nie udało, postanowiła o zawojowaniu tej instytucji metodą drobnych kroków. Zaszczytne miano sędziego zbrukowano słowami byłego prokuratora i członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej o pożądanej przez władzę mentalności służebnej sędziów. Nic nie jest już tym, czym się wydaje. Trybunał Konstytucyjny Trybunałem Konstytucyjnym, Krajowa Rada Sądownictwa Krajową Radą Sądownictwa, a za chwilę również i sądy mogą nie być sądami, lecz tym niemym przedłużeniem woli władzy wykonawczej. Kłamstwo powtarzane po wielokroć nie staje się prawdą. Nie żyjemy i nie chcemy żyć jako wolni obywatele dumnej Rzeczpospolitej w państwie autorytarnym. Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, gdzie na władzę nakłada się wysokie wymagania, w którym każdy sąd może zadać pytanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo wynika to wprost z artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii. Traktatu, który przyjął naród w referendum. W takim państwie nie można uciszać sędziów, którym to standard międzynarodowy wiążący Polskę. Wolno nie tylko mieć poglądy na temat życia społecznego, ale nawet wolno je publicznie wyrażać. Sędziowie oczywiście w sposób godny i wyważony z tego prawa korzystają i będą korzystali, bo są obywatelami i ludźmi. Prawo polskie i europejskie płyną tym samym nurtem dla nas, sędziów polskich i europejskich, bo i takimi jesteśmy. Nie ma sprzeczności między konstytucją a traktatem. Na sądy nie da się nałożyć kaganca w postaci wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które ogranicza instytucję pytań prejudycjalnych, bo jego rozstrzygnięcie nigdy nie mogą sądom państw członkowskich zamykać drogi do Trybunału Sprawiedliwości. Takie rozwiązanie prowadzić będzie wprost do wystąpienia przez Polskę z Unii Europejskiej. Nie będzie więc zgody na to, aby wykładnia konstytucji, ustaw i traktatów, jaką sędziom wolno stosować, wykuwała się w zaciszu partyjnych gabinetów. Tego nie zmieni ani taka, ani inna ustawa. To nie jest kwestia, która może podlegać jakimkolwiek negocjacjom. Wierzę, że tak jak w historii, jak sąd historii przyznał rację ludziom Solidarności, nazywanym warchołami, wichrzycielami, tak przyzna ją jutro tym, którzy orzekają w imieniu Rzeczpospolitej. Proszę zatem, aby ostatecznie zaniechać nienawiści do sędziów i sądów jako broni w walce o władzę, zwłaszcza, że represje, tak jak w 1981 roku, będą raczej smutnym wyrazem bezsilności, a nie manifestacją siły. Wzywam rząd i parlament do pomiarkowania i uczciwej dyskusji o tym, jak dla dobra wspólnego uzdrowić stan rzeczy, który powstał z winy tych władz. Proszę o rozpoczęcie prawdziwej dyskusji nad naprawą wymiaru sprawiedliwości. Apeluję o to, aby zaprzestać kampanii lżenia i wyszydzania tych, którzy swoje życie i siły oddali w służbie Rzeczpospolitej, sędziów sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych i Sądu Najwyższego. Nasza niepodległa, a nie zwycięstwo tej czy innej partii w kolejnych wyborach jest najwyższym dobrem. Od siebie dodam, proszę Państwa, że nikt nam nie wmówi, że czarne jednak jest białe, a białe jest czarne. Bo to się codziennie niestety robi. Zwrócę też uwagę, że tutaj był kiedyś napis Uczciwość, godność, sprawiedliwość i mogę Państwu obiecać, że ten napis w końcu tutaj wróci. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Represjonowania czy też dyscyplinowania sędziów zamierzała w sposób pozakonstytucyjny obalić trójpodział władzy, czyli fundament, na jakim opiera się to państwo demokratyczne. Fundament tego, o co nasi poprzednicy, bohaterowie, Polacy na całym świecie walczyli, bo pod pozorem tej ustawy represyjnej próbuje się obalić ostatnie ogniwo sprzeciwu przed bezprawiem. A wtedy, proszę Państwa, droga otwarta do autorytaryzmu. I nie ukrywajmy tego, konsekwencją tego będzie wyjście Polski z Unii Europejskiej, ponieważ nikt nie będzie szanował naszych orzeczeń. Prawo jest prawem i każdy się do tego powinien stosować. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. W szczególności moim koleżankom i kolegom ze środowiska prawniczego. Wierzę w to, że społeczeństwo nasze jest mądre.
i obudzą się instynkty takie, jakie powinny. Po prostu, żebyśmy byli ludźmi i prawymi obywatelami naszego kraju. Wykonuję zawód adwokata od lat 20, a w ogóle w zawodzie prawniczym jestem od 83 roku. I zastanawiam się tylko nad jednym, dlaczego władzy zależy na tym, aby dyscyplinować sędziów i dlaczego akurat co jakiś czas wypływają nowe akty prawne, które mają na celu opanowanie trzeciej władzy. To rujnowanie trójpodziału władz musi skończyć się dezaprobatą społeczną i mam nadzieję, że takie demonstracje pokażą rządzącym, że nie warto burzyć trójpodziału władz, a polskie sądy są zgodnie z umową lizbońską, traktatem lizbońskim, sądami europejskimi.